Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj w trzecią niedzielę czerwca na Starosądeckich Błoniach, aby świętować diecezjalne święto rodziny w 25. rocznicę pobytu Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II na tym miejscu oraz dokonanej przez niego kanonizacji świętej Kingi. Było to dokładnie 16 czerwca 1999 roku. Święty Jan Paweł II nieustannie podkreślał, że rodzina to największy skarb narodu, jest ona szkołą cnót społecznych, stanowiących o życiu i postępie społecznym. W liście na 18. Międzynarodowy Kongres Rodziny w 1994 roku znalazły się m.in. następujące słowa. Rodzina jest prawdziwym fundamentem społeczeństwa i stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Jest środowiskiem posiadającym najlepsze warunki do przekazywania wartości religijnych i kulturowych, które pomagają człowiekowi w ukształtowaniu własnej tożsamości. Dzisiaj instytucja rodziny przeżywa kryzys i jest narażona na liczne niebezpieczeństwa, których celem jest pomniejszenie jej świętej godności i jej szczególnego znaczenia, jakie posiada w Kościele i społeczeństwie. Potrzeba więc odważnej i ofiarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, aby rodzinie współczesnej pomóc odkryć piękno i wielkość jej powołania. Powołania do miłości i służby życiu. Będziemy dzisiaj polecać Bogu wszystkie rodziny i prosić o to, by mogły się rozwijać w zjednoczeniu z Bogiem i realizować swoje powołanie do świętości. Na dzisiejszą uroczystość zaproszone zostały rodziny diecezji tarnowskiej, w tym Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Wspólnoty i Ruchy o Charyzmacie Rodzinnym, Doradcy Życia Rodzinnego, Stowarzyszenie Ojców w Obronie Dzieci i Integralności Rodziny, Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego z Tarnowa, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Tarnowskiej, Absolwenci Studium Parafialnej Aktywności, Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, stypendyści Fundacji Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, rycerze świętego Jana Pawła II, Banderia Konna Iskra, Dolina Dunajca, rodzinne pielgrzymowanie drogami świętego Jakuba, wreszcie piesza pielgrzymka tarnowska. Cieszymy się też z obecności samorządowców, których patronką jest święta Kinga. Wyrażamy wielką radość z przybycia na Plac Papieski w Starym Sączu wszystkich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, otwórzmy serca na łaskę Bożą i wobec siebie wzajemnie. Uroczystej mszy świętej będzie przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosi bezpośredni świadek pontyfikatu i świętego życia świętego Jana Pawła II, kardynał Stanisław Dziwisz. Koncelebrowali będą pasterz kościoła tarnowskiego, biskup Andrzej Jerz, arcybiskup Henryk Nowacki, były nuncjusz apostolski na kraje Skandynawii oraz arcybiskup senior Damian Zimon z Katowic. Do celebracji mszy świętej dołączą również księża będący asystentami Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z całej diecezji oraz wszyscy duszpasterze przybyli na dzisiejszą uroczystość. Dodam jeszcze, że główny celebrans, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, będzie dzisiaj celebrował w ornacie kanonizacyjnym, tym samym, w którym przed 25 laty odprawiał mszę na Starosądeckich Błoniach i kanonizował świętą Kingę, święty Jan Paweł II. Posługę muzyczną będą prowadziły zjednoczone chóry.
chór mieszany ze Wgór Złącka pod dyrekcją Marcina Wnęka, chór mieszany z Kamienicy pod dyrekcją Doroty Chęcińskiej, chór mieszany Weraiką z Nowego Sącza pod dyrekcją Izabeli Biskupskiej, sanktuaryjny chór mieszany z Tuchowa pod dyrekcją Jana Gładysza, chłopięcy chór katedralny Puri Cantore Starnowiędzes pod dyrekcją księdza Grzegorza Piekarza oraz orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza pod dyrekcją podpułkownika Leszka Mieczkowskiego, przy organach Piotr Michalik. Na dzisiejszą uroczystość zostały przygotowane książeczki z tekstami całej celebracji, w tym śpiewów. Chcielibyśmy z nich korzystać i włączać się we wspólną modlitwę. Miejmy nadzieję, że za chwilę deszcz ustanie. Podobnie było 25 lat temu, kiedy rano też padało, a potem wyszło piękne słońce. Zbliża się czas rozpoczęcia uroczystej mszy świętej. Wyciszmy się i w skupieniu oczekujmy na ten moment.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Zainspirowane obecnością w tym miejscu świętego Jana Pawła II rozwija się piękna tradycja corocznego pielgrzymowania rodzin i małżonków do grodu Pani Sądeckiej, świętej Chinki i gromadzenia się wokół ołtarza, przy którym w dniu 16 czerwca 1999 roku święty Jan Paweł II kanonizował matkę Kingę, a także wypowiedział ważne przesłanie o powołaniu i roli rodziny chrześcijańskiej. Co roku w tym miejscu przeżywamy diecezjalne święto rodziny. Wyczuwamy dziś duchowo zarówno strumień świętości, który wypływa z ofiary Jezusa Chrystusa, składanej na tym ołtarzu, jak również jesteśmy opromienieni świętością życia świętej Kingi i świętego Jana Pawła II, którego żywy obraz przed 25 laty pozostaje na trwałe wyryty w naszej pamięci i w naszych sercach. Pamiętamy to wydarzenie, my starsi, także deszcz okrasił początek tej uroczystości. Dziś święty Jan Paweł II jest z nami obecny w inny sposób. Wstawia się za nami u Boga, aby, cytując słowa z jego homilii, nie zgasło w sercach polskich rodzin światło świętości Chrystusa i by blask tego światła kształtował przyszłe pokolenia świętych na chwałę imienia Bożego. Gromadzimy się jako diecezjalna wspólnota tu przy ołtarzu papieskim, a także w naszych wspólnotach parafialnych, by modlić się za wszystkie małżeństwa i rodziny, prosząc dla nich o otwartość na łaski i różne przejawy życia małżeńskiego wypływające z sakramentu małżeństwa oraz wytrwałość w kroczeniu drogą powołania małżeńskiego i życia rodzinnego. Nasza dzisiejsza modlitwa i świętowanie mają dodatkowy wymiar jubileuszowej radości oraz dziękczynienia za dar kanonizacji matki Kingi, a także za dar osoby i nauczania świętego Jana Pawła Wielkiego. Pragnę z wielką radością pozdrowić i powitać wszystkich przybyłych do Starego Sącza pod ołtarz papieski. Naszej modlitwie przewodniczy ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, którego serdecznie witamy i dziękujemy za przybycie do Starego Sącza. Przed 25 laty ksiądz kardynał był tutaj obecny razem ze świętym Janem Pawłem II, dlatego tym bardziej cenimy sobie i cieszymy się z tego, że ksiądz kardynał przyjął zaproszenie do świętowania razem z nami tego ważnego dla naszej diecezji jubileuszu. Gorąco pozdrawiam pośród nas także naszego rodaka, arcybiskupa Henryka Nowackiego, nuncjusza apostolskiego. Serdecznie pozdrawiam duchowe córki świętej Kingi, siostry Klaryski na czele z ksieni starosądeckiego klasztoru, matką Edytą Anną Bis. Gorąco pozdrawiam wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego, diakonów i alumnów naszego seminarium. Serdecznie pozdrawiam władze miasta Stary Sącz z panem burmistrzem Jackiem Lelkiem na czele, przedstawicieli władz państwowych, parlamentarzystów,
oraz władze samorządowe z marszałkiem województwa małopolskiego i podkarpackiego. Gorąco witam i pozdrawiam wszystkie rodziny, małżonków, ojców, matki, młodzież i dzieci. Bardzo raduję się Waszą obecnością tutaj w Starym Sączu. Wspólnie pragniemy dziękować Bogu za dar naszych chrześcijańskich rodzin. Chcemy promować wartości, które leżą nam gorąco na sercu. Cieszę się, że jesteście tutaj całymi rodzinami, że są też dzieci i młodzież poznający, jak wielką radością jest rodzina i mogący zarazem doświadczać piękna bycia rodziną ludzi wierzących. Siła naszej wiary płynie z tego, że ona łączy nas z Bogiem, a dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Pozdrawiam wszystkich łączących się z nami dzięki transmisji naszego diecezjalnego Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, zwłaszcza osoby starsze, chore, samotne. Całą wspólnotę diecezjalnej rodziny ogarniam serdeczną pamięcią i pasterską miłością. Umiłowani, Eucharystia, w której uczestniczymy, umieszcza nas jakby w samym sercu tajemnicy Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Niech z Niego codziennie czerpie moc nasze życie rodzinne, małżeńskie, kapłańskie, zakonne. Niech z tajemnicy naszego ustawicznego zjednoczenia z Bogiem rodzi się nasza osobista świętość oraz żar miłości, której nie zdołają ugasić żadne wody przeciwności. Całe nasze zgromadzenie liturgiczne zapraszam do modlitwy, zaś księdza kardynała gorąco proszę o jej przewodniczenie. O Panu Jezus Chrystus, pragnę serdecznie podziękować Waszemu biskupowi, a mojemu bratu w episkopacie Andrzejowi za tak serdeczne przywitanie, a nade wszystko, że mnie zaprosił na dzisiejszą wielką uroczystość, którą tutaj w Starym Sączu odbywamy. Byłem tu 25 lat, dlatego tutaj przybywam jako świadek tamtej uroczystości. To jest wspaniałe. Papież przed dzień był poważnie chory. Jeszcze rano miał dużą gorączkę. Ale ta gorączka stopniowo spadała, mówi, jedziemy. Jedziemy samochodem, bo była mgła i helikopter nie mógł przybyć do Krakowa i zawieźć papieża tutaj. Ja sobie pomyślałem, że Matka Boża Libanowska chciała, żeby tam był w Libanowie. I rzeczywiście tam był, zatrzymał się, a potem tu przyjechał. Wielu ludzi, no tysiące ludzi, przyszli tak jak wy dzisiaj z parasolkami, ale stopniowo deszcz zanikł i właściwie się skończyło w pięknym słońcu. No tak mnie kusi, żeby powiedzieć, Ojcze Święty, dzisiaj potrzebujemy tego cudu, żeby nie lało, żebyśmy mogli spokojnie sprawować Eucharystię, cieszyć się wzajemną obecnością i wspominając te wielkie dni dla diecezji tarnowskiej, ale także dla całej Polski i dla Krakowa. Witam, pozdrawiam wszystkich. Nie będę powtarzał, bo wspaniale to zrobił wasz biskup. Tylko zapraszam do wspólnej modlitwy, którą teraz rozpoczynamy, przepraszając Pana za nasze grzechy, niewierności, słabości. Będziemy prosić o miłosierdzie. Miłosierdzie dla nas, dla naszej ojczyzny, która w tej chwili bardzo potrzebuje miłosierdzia Bożego i wsparcia z góry, aby się nie pogubiła, a także dla Ukrainy i dla innych krajów.
módlmy się. Boże mocy, chwający Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę. Z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa na polu poznają, że ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja Pan rzekłem i to uczynię. Oto Słowo Boże. W starości wydadzą owoc, zawsze pełni życiodajnych soków, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy. On moją opoką i nie ma w nim nieprawości. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Oto Słowo Boże.
Jezus powiedział do tłumu: z Królestwem Bożym tak się dzieje, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie plon wydaje. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże? Lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Księże biskupie Andrzeju, pasterzu diecezji tarnowskiej, drogi księże arcybiskupie, przyjacielu jeszcze ze współpracy w Rzymie, czcigodni kapłani, siostry zakonne, umiłowani pielgrzymi i mieszkańcy Starego Sącza, bracia i siostry, święci nie przemijają. Po raz pierwszy te trzy słowa wypowiedział w Starym Sączu metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła, kiedy w 1966 roku wraz z prymasem tysiąclecia, dziś błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim, modlił się o kanonizację błogosławionej Kingi. Po raz drugi
te słowa wypowiedział papież Jan Paweł II, kiedy podczas siódmej pielgrzymki do ojczyzny jako zwiastun nadziei świętej miłości przybył do Starego Sącza 16 czerwca 1999 roku, aby dopełnić jej kanonizację. Wtedy też Ojciec Święty powiedział, że święta Kinga pozostała w pamięci narodu polskiego i oparła się przemianiu. Minęły tysiąclecia, a blask jej świętości nie tylko nie przygasa, ale wciąż rozpala kolejne pokolenia. Dziś, dokładnie po 25 latach, możemy potwierdzić prawdę tych papieskich słów. Autentyczna świętość nigdy się nie starzeje, nie przemija. Świadectwo świętej Kingi nadal przemawia do naszych umysłów i serc. Ta królewna węgierska i księżna małopolska, a także mniszka i fundatorka Sudeckiego klasztoru, w centrum swojego życia postawiła Boga. Żyła Bogiem i żyła miłością, dlatego konsekwentnie służyła dobru wspólnemu. W trudnych czasach wewnętrznych niepokojów i podziałów oraz zewnętrznych zagrożeń troszczyła się odważnie o dobro kraju i swoich poddanych. Dlatego możemy się inspirować postawą tej świętej. Przed ćwierćwiecznym podobne pytanie stawiał nam w Starym Sącie Jan Paweł II. Szukał i pytał odpowiedzi, co pozwoliło świętej Kindze przetrwać w pamięci Polaków, a w szczególności pamięci Kościoła. Jakie imię tej siły, która opiera się w przemijaniu? Imię tej siły jest miłość. Dzisiejszy świat przypominał nam, Ojciec Święty, potrzebuje świętości chrześcijańskiej. Potrzebuje świętości chrześcijan, którzy w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego, zawodowego podejmują swoje codzienne obowiązki, którzy pragną spełniać wolę Stwórcy i na co dzień służyć ludziom. Dają odpowiedź na Jego przedwieczną miłość. Dotyczy to również takich działań życia, jak polityka, działalność gospodarcza, społeczna i prawodawcza. Niech i tu, apelował do nas papież, nie zabraknie ducha służby, uczciwości, prawdy, troski o dobro wspólne, nawet za cenę wielkodusznej rezygnacji ze swego, na wzór świętej księżnej tej ziemi. Przez niemal 40 lat żyłem i pracowałem u boku świętego pasterza w Krakowie, a następnie w Watykanie. Byłem świadkiem jego świętości. Byłem świadkiem jego codziennej modlitwy. Godzin spędzonych przez niego w kaplicy. Byłem bliskim świadkiem jego codziennej, niezmordowanej służby, rozmów, spotkań, wizytacji parafii, głoszenia Słowa Bożego, sprawowania sakramentów, a zwłaszcza Eucharystii. Świętość Jana Pawła II wyrażała się w jego nieustannym zjednoczeniu z Bogiem oraz tytanicznej pracy dla Kościoła.
Modlitwa kierowała go do służby, a służba stawała się dla niego modlitwą. Papieska modlitwa i służba stanowiły jedno. Mistyka świętego papieża była mistyką służby. Bóg, którym żył, prowadził go do ludzi, a on prowadził ludzi do Boga. Takim był i takim jest dla nas święty, wielki święty papież Jan Paweł II. Nie przestał służyć Kościołowi. Jego świętość promieniuje i przynosi owoce. Dziś rzesze wiernych z całego świata pielgrzymują codziennie do jego grobu w Bazylice Świętego Piotra, powierzając mu swoje sprawy, troski i nadzieje. Mamy teraz w niebie jakże bliskiego orędownika naszych spraw u Boga, u boskiego tronu. Jestem świadkiem wielu łask i cudów dokonanych przez Jana Pawła II, które wypraszał u Pana Boga. Moi drodzy, przeżywając uroczystość diecezjalnego święta rodzin diecezji tarnowskiej, gromadzimy się dziś i sprawujemy Eucharystię przy papieskim ołtarzu, w tym samym miejscu, w którym 25 lat temu święty papież Jan Paweł II odprawiał mszę świętą i kanonizował błogosławioną Kingę. Geniusz tego miejsca przemawia bez słów i przypomina nam o wielkim wydarzeniu, które na zawsze zapisało się na kartach Księgi Dziejów, historii, dziejów diecezji Starego Sącza. Wraz z patronką tej ziemi proszę wszystkich moich rodaków, sława Jana Pawła II, niech polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi. Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał w was. Nie pozwalajcie, aby w waszych sercach, w sercach ojców i matek, synów i córek, zagasło światło Jego świętości. Niech blask tego światła kształtuje przyszłe pokolenia na chwałę imienia Bożego. Bracia i siostry, dziękujmy dziś Bogu za tyle dobra w diecezji tarnowskiej, choć czasem to dobro nie rzuca się w oczy. Dziękujemy za gorliwą posługę pasterską naszego biskupa Andrzeja i jego biskupów pomocniczych. Dziękujemy za ofiarny i codzienny trud waszych kapłanów pracujących na pierwszej linii szerzenia i pogłębienia wiary. Dziękujemy za świadectwo osób konsekrowanych, także sióstr klarysek, tak bardzo to świadectwo potrzebne dzisiaj Kościołowi. Dziękujemy za wszystkich małżonków i rodziców, za ich nieustanny trud związany z wychowaniem młodego pokolenia, Polek i Polaków, córek i synów Kościoła. Dziękujemy za wszystkich pełniących służbę w społeczeństwie. Prośmy równocześnie o nowe i święte powołania. Powołania kapłańskie i zakonne, misyjne, którymi diecezja tarnowska tak bardzo ubogaciła Kościół powszedni i z czego jest znana w całym świecie. Prośmy o święte i ofiarne małżeństwa, ofiarne powołania do nowego życia. Święci nie przemijają. Oni nam towarzyszą
na naszej drodze do wieczności. Prośmy ich o uczestnictwo w niebie, w naszych sprawach. Dziś prosimy o to szczególnie na tym miejscu świętą Kingę oraz świętego Jana Pawła II. Jestem przekonany, że oboje patrzą dziś na nas wysoka i serca nam błogosławią. Amen. W tym momencie nastąpi obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Czcigodni małżonkowie, przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, zwróćcie się do siebie, podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które zadam wam w imieniu Kościoła. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Chcemy. Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Chcemy. Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Chcemy. Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione i zasłużyli kiedyś na życie wieczne. Amen. Skierujmy nasze wspólne modlitwy do Boga Wszechmogącego, modląc się za Kościół Powszechny, Ojca Świętego, za waszą diecezję, za wszystkie rodziny, za wszystkich tutaj zebranych przy tym ołtarzu papieskim Jana Pawła II. Za Kościół Święty, zaślubiony Bogu przez krew Chrystusa wylaną na krzyżu, aby działał z miłością, postępował w prawdzie i był dla świata sakramentem zbawienia. Ciebie prosimy. Za papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, przewodniczącego liturgii kardynała Stanisława, arcybiskupa Henryka, biskupów i prezbiterów, aby napełnieni Duchem Świętym umacniali wiernych w prawdach wiary chrześcijańskiej. Ciebie prosimy. O pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie, aby wysiłki wszystkich ludzi dobrej woli przyniosły światu sprawiedliwość i pokój. Ciebie prosimy. Za wszystkie rodziny w naszej ojczyźnie, aby wierne Bogu i Kościołowi wychowały swe dzieci w duchu miłości i poświęcenia dla drugich oraz zarządzących, by poczuwali się do troski oraz pomocy każdej rodziny. Prosimy też samorządowców, aby wzorem swojej patronki świętej Kingi łączyli spełnianie społecznych zadań z zachowaniem chrześcijańskiej postawy wiary. Ciebie prosimy.
za ludzi głodnych, chorych, cierpiących, samotnych, opuszczonych, bezrobotnych, nie mających dachu nad głową, aby ludzka wrażliwość i pomoc, przeniknięta miłością Chrystusową, pozwoliła im odnaleźć na nowo wiarę w drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy pociągnięci przykładem świętego życia świętej Kingi oraz świętego Jana Pawła II, każdego dnia kroczyli drogą Bożych przykazań. Ciebie prosimy. Boże wiekuisty pasterzu i rządco całego świata, za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II Wielkiego oraz świętej Kingi przyjmij wszystkie prośby i pragnienia, którymi wypełniane są dziś nasze serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Do ołtarza zbliża się procesja z darami. Jest ona znakiem udziału całej wspólnoty w celebrowanej Eucharystii, a tworzą ją małżeństwa i rodziny w stojach regionalnych z różnych stron naszej diecezji. Delegacje te przynoszą dary. Obraz świętego Jana Pawła II i świętej Kingi ofiarują Państwu najduchowie z Woli Piskulinej w strojach góralskich. Bochen chleba i winogrona przynoszą stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Kosz żywych kwiatów składają w darze stypendyści Fundacji arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Kielich mszalny ofiarują burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek i marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Ofiarę na utrzymanie ołtarza papieskiego składają rzemiosła diecezji tarnowskiej. Chleb i wino, dary mszalne, które za moment mocą Ducha Świętego staną się ciałem i krwią pańską, przynoszą Państwo Magdalena i Stanisław Liro z trójką dzieci. Dołączmy do tych darów nasze osobiste. Złóżmy na ołtarzu wszystkie nasze duchowe ofiary, radości i troski, trud codziennego zmagania się o świętość życia. Całe nasze życie i nas samych. Thank you.
modlicie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty w chlubie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, którego potrzebuje, i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i duszy, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępuje, niebiosa niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna na wysokości. Święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzi lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb, dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wielowostąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiary, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy poślęceni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą Kingą, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, kardynała Stanisława, który przewodniczy tej Eucharystii, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy swojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego.
i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swym apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Który gładzi grzech świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Jestem gościem, który przyszedł do mnie, powiedz tylko słowo, a będzie o tym radość. Oh.
Oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Słowa podziękowania w imieniu wszystkich zgromadzonych, a szczególnie rodzin diecezji tarnowskiej wypowiedzą teraz Państwo Marta i Krzysztof Przeklasowie, a towarzyszyć im będzie delegacja absolwentów Studium Parafialnej Aktywności. Pragnę poinformować jednocześnie, że po uroczystym błogosławieństwie końcowym oraz po śpiewie pieśni Boże Coś Polskę będzie miało miejsce wręczenie diecezjalnych odznaczeń Dei Regno Servire Służyć Królestwu Bożemu oraz błogosławieństwo absolwentów Studium Parafialnej Aktywności. Ta data i to miejsce, w którym przeplata się tak wiele wątków bardzo nam bliskich. Święta Kinga, święty Jan Paweł II, w którego świetle pontyfikatu zrastaliśmy jako dzieci, potem jako małżonkowie i rodzice. Niezapomniana wizyta w Starym Sączu dokładnie przed 25 laty. Jego zatroskanie o rodzinę, jego i Twoje, czcigodny księże kardynale. I za tę troskę oraz za Twoją dzisiejszą obecność wśród nas i przewodniczenie Eucharystii chcemy wyrazić naszą wdzięczność i zapewnić, że w myśl Twoich wskazań nadal będziemy dbać o to, by w naszych rodzinach uczono, jak czynić z życia dar dla innych i dla Boga. By nadal uczono właściwej hierarchii wartości, której na pierwszym miejscu jest Bóg. Że każdego dnia będziemy zapraszać Jezusa do naszych domów, dawać Mu pierwszeństwo i przestrzeń do działania, Jemu i Jego Matce Maryi. Że naszym wielkim pragnieniem będzie dążenie do świętości. Czcigodny księże kardynale, nasza wdzięczność niech przemienia się w modlitwę i nasze życzenia niech też nią będą. Niech Pan Bóg obdarza Cię zdrowiem i pokojem. Niech wspiera Cię moc Ducha Świętego i niech ta szczególna przyjaźń, jaka łączy kapłana z Jezusem, będzie dla Ciebie źródłem radości i szczęścia. Szczęść Boże. Czcigodni księże biskupie, w imieniu absolwentów drugiej edycji Studium Parafialnej Aktywności pragnę wyrazić naszą wdzięczność za możliwość doświadczenia tej niezwykłej formacji. Pogłębiła ona naszą relację z Bogiem i drugim człowiekiem oraz dała nowy zapał i narzędzia do ewangelizacyjnej posługi w parafii. Już teraz dziękujemy za błogosławieństwo, które ksiądz biskup nam za chwilę udzieli na naszą dalszą posługę. Pragniemy zachować w sercach przemyślenia, które zrodziły się podczas tej formacji, wierząc, że zaowocują one naszą dalszą, osobistą przemianą w uczniów misjonarzy Chrystusa. Przemianą, która będzie promieniowała także na nasze parafie. Wczoraj obchodziliśmy także 12. rocznicę objęcia przez Ciebie, drogi księże biskupie, posługi ordynariusza decyzji tarnowskiej, wyrażając wdzięczność za obecność wśród nas, za troskę o naszą diecezję, za siły, zaangażowanie i miłość, którą czujemy w tej codziennej posłudze. Życzymy Ci, drogi księże biskupie,
abyś każdego dnia na nowo czerpał radość i umocnienie z głębokiej przyjaźni, jaka łączy kapłana z Chrystusem. Niech Jego błogosławieństwo towarzyszy Ci na co dzień, a Matka Boża otacza swoją nieustanną opieką. Ze swej strony zapewniamy o modlitewnej pamięci. Szczęść Boże. Pan z wami. Niech mnie Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Chcę podziękować naszemu księdzu biskupowi jeszcze raz za zaproszenie, wam wszystkim za wspólną modlitwę. Tak jak 25 lat temu byliśmy wszyscy zbudowani nastrojem, modlitwą, chociaż wtedy też padał i dużo bogota. Dzisiaj wszystko Jan Paweł II sprawił, jak wtedy, bo przecież zakończył Przeświętą w dobrej pogodzie. Zyskał zdrowie tutaj. On przyjechał jeszcze słaby, ale stąd odjechał zdrowie, pojechał do Wadowic, aby tam skosztować kremówki. Ale pamiętamy, stał tutaj, tak patrzył na te góry i tak wskazywał, która jak się nazywa, niejako przemawiał do tych gór, a do ludzi, pamiętajcie tych szlaków, pilnujcie moich szlaków. A dziś zwraca się do was, starajcie się pamiętać, co mówił tutaj. I to jest ważne ponadczasowe dla dziś i dla przyszłej pokoleń. Jeszcze raz wszystkim Bóg zabrać. Teraz proszę księdza doktora Piotra Cebulę, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej o wywołanie do odznaczeń kilku rodzin. Bardzo wszystkich proszę o pozostanie jeszcze przez chwilę.
Zapraszamy małżeństwo Lucyny i Szczepana Owsianka z parafii świętego Jakuba Starszego w Podegrodzie. Brawa. Prosimy Martę i Krzysztofa Przeklasów z parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Suwczynie. Annę i Łukasza Koziołów z parafii pod wezwaniem w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Trzcianie. I Państwa Marcina i Elżbietę Piekarzów z parafii Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła i Świętego Jakuba Apostoła w Brzesku. Gratulacje. Teraz modlitwa błogosławieństwa absolwentów studium parafialnej aktywności. Ojcze pełen miłosierdzia, Ty posłałeś na świat swojego Syna, który przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie objawił całemu światu Twoją nieskończoną miłość. On to zgromadził wokół siebie wybranych uczniów, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. W dniu Pięćdziesiątnicy wylałeś na nich swojego ducha, który ożywił ich i umocnił do pełnienia tej misji. A kiedy Twoja miłość rozlała się w ich sercach przez Ducha Świętego, poszli na krańce świata, aby głosić ludziom, co usłyszeli o słowie życia, co ujrzeli własnymi oczami i na co patrzyli i czego dotykały ich ręce. Prosimy Cię pokornie, ześlij swoje błogosławieństwo na Twoje sługi i służebnice, których zapraszasz do uczestnictwa w misji głoszenia dobrej nowiny. Niech każdego dnia jeszcze ściślej jednoczą się z Twoim Synem, aby Go lepiej poznali, bardziej pokochali i wierniej Jemu służyli. Niech pokornie i gorliwie służą wspólnocie Kościoła, wspierając swoich duszpasterzy modlitwą i konkretnym działaniem. Niech sercem pełnym miłosierdzia pochylają się nad każdym człowiekiem, który doświadcza biedy duchowej i materialnej. Niech mówią im o Tobie, jako o Bogu znanym sobie i bliskim, jakby Ciebie niewidzialnego widzieli. Prosimy Cię, otwórz serca tych, którym będą posługiwali, tak jak otwarłeś serce Lidii na słowa świętego Pawła. Niech ziarno Ewangelii, zasiewane przez wiarygodnych świadków, znajdzie żyzną ziemię serc ludzkich i wyda plon stokrotny. Prosimy Cię o to, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.